witam Was już w 6. vlogmasie na moim kanale. Dzisiaj są Mikołajki, także jak co roku musi vlogmas się pojawić i muszę dla Was go nagrać. Tak jak myślałam, prezent leży tutaj sobie nie pod choinką, ale na fotelu obok choinki. Zobaczcie, ale również jak co roku nie otwieram go przed wyjazdem, ponieważ jadę teraz do szkoły. A nie chcę tego robić na szybko, tylko później jak sobie przyjadę, to na spokojnie otworzę. Jeśli nie widzieliście wczorajszego vlogmasa, to koniecznie nadróbcie zaległości, ponieważ ubieraliśmy moją choinkę. No i sporo rzeczy Wam powiedziałam, także dzisiaj Mikołajki, bardzo się z tego powodu cieszę. Wy tego vloga widzicie 7 grudnia, możecie mi dać znać w komentarzach, jak spędziliście Mikołajki, czy fajnie, czy nie fajnie. Jestem tego bardzo ciekawa, zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie. Może gdzieś pojadę... Nie wiem, może na jakiś obiad? Zobaczymy, bo dzisiaj wiecie, Mikołajki, to trzeba je tak miło spędzić. A wieczorem o 19 idę na wolontariat i zabieram moje babeczki, które wczoraj z pomocą mojej mamy zrobiłam. Wzięłam sobie dzisiaj takie uszka, no bo wiecie, Mikołajki klasowe, trzeba poczuć ten klimat. I mam taką kurtkę, ja ją sobie wzięłam do szkoły, na to będę miała oczywiście jeszcze jakąś taką zimową, albo mój kożuszek. Tutaj t-shirt, taki z mopsem, dostałam go w kalendarzu adwentowym chyba rok temu. Spódniczka z Zary, już kilka razy Wam ją pokazywałam. Czarne rajstopy i mam tutaj jeszcze takie zakolanówki, które wyglądały jak sweterek i one są z H&M-u. Także taka moja stylizacja, trochę na czarno, trochę na czerwono. No ale tak jakoś stwierdziłam, że a co tam. Mam nadzieję, że jakieś zdjęcie zrobię na Instagrama, także obserwujcie. Witajcie na dworze. Dzisiaj się poświęciłam, nie założyłam czapki, ale wiecie, jadę do szkoły samochodem. Później... Chyba nie będę chodzić po dworze. Jest zimno, mega zimno, serio, bo jest taki wiatr, więc mamy uszka. Takie trochę kocie. Jest zimno, jest naprawdę zimno, jest lód na trawie. Nie założyłam czapki, współczuję tej trawie, serio. Hej kochani, witamy Was w szkole. Martynka również dzisiaj, no możesz się przywitać. No tak, dzisiaj świątecznie po prostu. Stracimy ostrość. Dzisiaj Martynka ma takie świąteczne kolczyki. Ja mam uszkę. Przed chwilką miałyśmy wigilię. Mikołajki klasowe i dawaliśmy sobie prezenty. I niespodzianka, totalnie o tym nie wiedziałam. I ja po prostu nie wiem, jak to się stało. Martynka tak to ukartowała, ponieważ akurat jak było losowanie mikołajkowe, mnie nie było w szkole i mogłam losować później. Tam były dwie, trzy karteczki, wylosowałam pewną osobę. No i powiedziałam Martynce o tym. A Martynka powiedziała, że wylosowała jedną koleżankę z naszej klasy. Ale po kilku dniach koleżanka jeszcze nasza, inna, i zapytała się mnie, czy chcę się z nią zamienić, i się zamieniłyśmy. Ukrywałam to przed Melą, no. I teraz dopiero się dowiedziałam, że ja. Także ja nic nie wiedziałam, totalnie się nie spodziewałam i ja myślałam, kto mnie ma? I tak z Martynką właśnie myślałam. Tak, nawet się pytałyśmy kilku osób, ale... Ale okazało się, że Martynka mi nic nie powiedziała, więc miałam ogromną niespodziankę i jak dostałam zestaw, który zaraz Wam pokażę albo w domu, to ja takie, co za przypadek, i w ogóle była taka dziwna sytuacja, bo ja na początku zobaczyłam, co Martynka przyniosła i później ogarnęłam się, że ja dostałam ten prezent. Także śmieszna sytuacja, ale mega dziękuję, bo fajny prezent. Możesz się pochwalić, co ty dostałaś, mogę pokazać co ciebie? Martynka dostała fajny prezent. Świeczkę z Yankee Candle i jeszcze Mikołaja i taki brelok. Także spoko, a ja wam pokażę, możesz mnie, o Jezu, ale światło, o mam nadzieję, że jest ostrość. Jest ostrość? Tak. Także oto prezent od Martynki, dostałam taki zestaw z iOS-a, skrab do ust, balsam, taki przeźroczysty, krystaliczny i krem. Jest to edycja limitowana, jakiś tropikalny, więc mega się cieszę. Tutaj taki zestaw, podobno z TK Maxa Martynka kupiła. Jest to hand soap, czyli mydło do rąk i krem do rąk. I bardzo fajny zestaw, nigdy takiego nie miałam i już pięknie wygląda. I dodatkowo coś dla mojego kotka, czyli coś takiego. Jest taka zabawka, także na pewno Lusia, Tosia albo moja księżniczka będą zadowolone. Także super prezent, bardzo się cieszę. Kosmetyczny, pielęgnacyjny. No i tutaj jeszcze torebka. Mega się z dzwoneczkami. Także my wracamy teraz na lekcję. Mamy akurat przerwę, za chwilkę mamy WF i będziemy tańczyć po raz pierwszy poloneza. Znaczy, nie wiemy, czy będziemy jeszcze tak tańczyć, tylko będziemy, jakby poznamy te podstawy wszystkie. I będziemy się dobierać w pary, więc widzimy się w domu. Do zobaczenia!
Pa. Hej kochani, wyszłam właśnie ze szkoły i zobaczcie kto mnie odebrał. Ja, dzień dobry. Julka. I wszystkie osoby z mojej szkoły, jak zobaczyli Julkę, znaczy sporo osób, stwierdziło, że zrobi z nią zdjęcie, więc pozdrawiamy wszystkich, którzy Julkę poznali. No, bo Julka nie chodzi do mojej szkoły. A teraz będziemy sobie iść. W ogóle do domu muszę wrócić jeszcze. A my teraz lecimy na chwilę do galerii i na obiad, bo jestem głodna. No i zobaczymy, jak sobie spędzimy piątek. Mikołajki. Przepraszam was, że tak nagrywam i jestem jakaś prześwietlona, albo w ogóle nie ma ostrości. Teraz już tak na spokojnie jesteśmy koło Centrum Spotkania Kultur. Osoby z Lublina pewnie kojarzą to miejsce. Chodźmy na tamtą stronę. No, ja bardzo świątecznie. Jest zimno, mega zimno, serio, więc przepraszam was za to, jak wygląda mój szalik, ale muszę być bardzo opatulona, żeby się nie przeziębić. O 19 muszę wrócić do domu, bo chcę wziąć babeczki na wolontariat, które czekają na mnie w domu. I to tak miło, dzisiaj spędzimy sobie czas, pójdziemy na obiad, ale mi łzawią oczy, nie wiem czego. Do restauracji. Jesteśmy właśnie w restauracji, zamówiliśmy sobie linguini z krewetkami, czyli taki makaron z krewetkami. Teraz mamy przystawkę, taki domowy chlebek z hummusem. Uwielbiam hummus. Starter. Teraz zostałyśmy starter. Jestem pierwszy raz w tej restauracji w Lublinie. Naprawdę bardzo mi się podoba. Jest taki świąteczny klimacik, są choinki tak na czerwono. Także mikołajkowy obiad wydaje mi się, że będzie zaliczony i będzie pyszny. Ale zobaczymy. I zamówiłyśmy sobie deser. No to się rzadko zdarza z Julką. No ale jednak, można sobie pozwolić chyba w mikołajki, co nie? Jesteśmy właśnie w Empiku, szukam jakiejś fajnej książki. Oczywiście ktoś idzie, ale nic fajnego nie mogę znaleźć. Szukam jakiejś takiej bardziej psychologicznej, takiej ciekawej, z jakimiś przemyśleniami. No ale nic nie mogę znaleźć, dużo jest niby książek, ale nic ciekawego nie jestem w stanie wyszukać. Proszę do książki do klasy. Okej. Okay. Jestem już w domu, także czas otworzyć prezent mikołajkowy. Tak jak wam co roku wspominam, dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy coś dostaliście. Wiadomo, prezenty nie są najważniejsze, ale no, to jest taka tradycja. Więc stwierdziłam, że wam pokażę, bo zawsze są o to pytania. Co dostałam na mikołajki? Co dostałam na święta? Więc no nie może tego zabraknąć. No i od rana czekałam, żeby otworzyć ten prezent. Jest teraz godzina w sumie 17. Za chwilę znowu będę jechać na wolontariat. Ale prezent jest przepięknie zapakowany, mega mi się podoba. Zobaczcie. Jeden prezent już zdążyłam zauważyć, a jest to właśnie taka jakby wróżka pani Mikołajowa. Przepiękna, właśnie w takim kolorze pudrowo-różowym. Wydaje mi się, że jest z TK Maxa, bo właśnie tutaj widzę taką metkę, ale cena jest odcięta. Bardzo ładna i na pewno sobie ją gdzieś postawię. Przepiękna taka wróżka mikołajkowa. No i tutaj mniejsza. I można sobie właśnie tą wróżkę tak powiesić, także na pewno gdzieś tutaj zawiśnie na mojej choince. Bardzo ładna. No i tutaj oczywiście od świętego Mikołaja dla Amelci. A może teraz nagram wam z ręki. Co wy na to? Prezent jest zapakowany jak cukierek, więc Mikołaj się postarał. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj jedną ręką otworzyć. Jest! Totalnie nie wiem, co może być w środku, ponieważ o nic nie prosiłam tak naprawdę. Jest to totalna niespodzianka i będzie to zaskoczenie dla mnie. Ja nigdy nie proszę o jakieś większe prezenty, może czasami jak coś fajnego sobie upatrzę, to wtedy podpowiadam Mikołajowi, ale w tym roku nic nie mówiłam. Wow! Co to jest? Czy to jest coś z Toasa?
Zobaczcie, pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy, jest to taki zestaw z Mario Badescu. Uwielbiam tą firmę i najlepszy tonik różany od nich miałam, a tutaj taki zestawik świąteczny. Jest to tonik aloesowy, jeszcze tego nie miałam, więc bardzo się cieszę. Tutaj dodatkowo w tym zestawie jest jeszcze taki balsam do ust, jestem bardzo ciekawa, no i będę testować. Tutaj coś takiego. I to są takie czarne nauszniki na uszy. Kiedyś jak byłam mniejsza, to mega często je nosiłam, tak żeby pewnie jakaś stylizacja się z nimi pojawi. Słodkie, takie czarne. Tutaj mamy coś z Toulsa, ale to może zostawię na koniec, bo totalnie nie wiem, co jest w środku. Tutaj mamy też misia z Linda. I tutaj mamy, o, już mogę się domyślić, co jest w tym pudełku, ponieważ firma Woolk robi bardzo ładne czapki, także jestem bardzo ciekawa. Pojacie, ale ładna. Bardzo mi się podoba, zobaczcie, jest przepiękna, mega mi się podoba, taka czarna. A tutaj taki wielki pompon. On oczywiście jest sztuczny, żeby nie było, ale bardzo mi się podoba, także na pewno będę ją nosić. Szukałam właśnie takiej czarnej czapki, no i Mikołaj się bardzo postarał. No i tutaj czas na Toulsa. Tego w ogóle się nie spodziewałam, ponieważ jeszcze nic z firmy Toulz nie mam, a bardzo mi się ich produkty podobają, także... Jak myślicie, coś w środku? Ja totalnie się nie spodziewam. Mogę tylko obstawiać, że są to, no nie wiem, kolczyki? Jak myślicie? 3, 4. O, bransoletka! Ale ładna! Przepiękna jest! Bardzo ładna i idealnie pasuje na moją rękę. Mimo tego, że bardzo często różne bransoletki są za małe. Tutaj ma takiego minimalistycznego misia, który jest bardzo malutki, ale... Ta bransoletka mega mi się podoba, tutaj jest jeszcze takie serduszko. Także uważam, że biżuteria jest naprawdę trafionym prezentem. No i z tej bransoletki jestem bardzo zadowolona. Także dziękuję bardzo Mikołajowi za taki super świąteczny, mikołajkowy prezent. Jestem bardzo zadowolona, super rzeczy. Także prezent otworzony jest tutaj za mną, zaraz wszystko sobie poukładam. Jeśli chodzi o mikołajki klasowe, to w szkole pokazywałam wam, co dostałam. I niespodzianka! Dostałam prezent od Martynki i totalnie nie myślałam, że ona mnie tak zaskoczy. Szczerze jestem bardzo ciekawa, co dzisiaj przygotowały dla mnie kalendarze adwentowe, bo dzisiaj, wiecie, jest 6 grudnia. I jest to również coś z Calcedonii. Jeśli oglądacie moje vlogmasy na bieżąco, to pewnie wiecie, że jakiś czas temu również dostałam skarpetki z Calcedonii, a tutaj są chyba takie dłuższe. Mam dzisiaj podobne. Także bardzo się cieszę, coś innego tutaj, taką moją fajną nitkę właśnie błyszczącą. Dzisiaj mogę otworzyć kulę do kąpieli, także biorę czwóreczkę, bo tak jak wiecie, ten kalendarz zawiera tylko 12 kul. Ale ładna, bardzo mi się podoba, jest taka minimalistyczna i również jest związana z tym pudełeczkiem. Fajnie, że te kule mają takie świąteczne wzorki, dodatkowo każda inaczej pachnie. Tutaj mamy szósteczkę. Czyli właśnie okienko mikołajkowe. Obstawiam, że będzie kolor czerwony. Nie wiem dlaczego. Ale tak, tak jak myślałam, kochani, kolor czerwony. Ten kolor kojarzy się ze świętami, z mikołajkami, więc pewnie dlatego NYX włożył go do szóstki. A co przygotował dzisiaj dla nas Mixit, jak myślicie? Jest to baton proteinowo-kakaowy. Ja mam ich trochę w domu, ponieważ jakiś czas temu właśnie dostałam je od Mixit. Są bardzo dobre. Tutaj czas na Rituals. Totalnie nie wiem, nie spodziewam się po kształcie niczego. Czy wydaje mi się, ale to jest chyba jakaś maseczka, bo zobaczcie, to jest jakaś szpatułka. No i tak jak myślałam, dzisiaj jest maseczka do twarzy, także pewnie do tego jest dodana ta szpatułka. Spoko rzecz, ona ma 10 gramów, także pewnie starczy na raz, może na dwa. No ale miejmy nadzieję, że Origins mnie zaskoczy dzisiaj. No i będzie jakiś fajny produkt. Tak, chyba z tego produktu jestem zadowolona, ponieważ tak jak widzę, jest to seria ta pomarańczowa. Także taka młodzieżowa. Jest to żel taki nawilżający. Wydaje mi się, że on jest na dzień, więc fajnie, chciałam go kupić w pełnowymiarowej wersji. Teraz mam okazję przetestować, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Dzisiaj na buźce Renifera otwieram szósteczkę z Wedla. No i jak zwykle mamy krówkę. Wydaje mi się, że w Milce dzisiaj będzie coś większego, bo zawsze na 6 grudnia jest jakiś Mikołaj. Czy dobrze pamiętam? Tak. Dzisiaj mamy taką większą czekoladkę Mikołaja. Uhuhu, widzę, że czekoladki się postarały. W Lindzie też coś dość dużego. O, myślałam, że coś innego, takiego wiecie, wow. A tutaj mamy po prostu czekoladkę Linda, taki cukiereczek, ale
Nie wiem, w jakim on jest smaku. Coś mikołajkowego dla piesków musi też być, więc zobaczymy. Jakoś dużo tego. Czy to tylko dzisiaj tak, czy mi się wydaje? Może nie, oczywiście to bardzo śmierdzi, ale jest tego dość sporo. Nie wiem, czy to już było, bo ja naprawdę tego nie odróżniam. Wydaje mi się, że chyba pierwszego czy drugiego dnia. A oto wszystkie rzeczy z kalendarzy adwentowych 6 grudnia. Teraz wybiorę mojego ulubieńca i po raz pierwszy będzie to produkt z Origins. Tak mi się wydaje, ponieważ jestem bardzo ciekawa tego kremu. Doceniam też Milkę, ponieważ jest taki większy produkt. A wy możecie dać znać w komentarzach, jak wy spędziliście mikołajki. Ja już otworzyłam kalendarz adwentowy, znowu tutaj do was przyszłam. Czas przymierzyć czapeczkę. Wydaje mi się, że będzie fajna. Tak, o taką właśnie czapeczkę mi chodziło. Chciałam taką zwykłą, czarną, właśnie z pomponem. I teraz czas przetestować te nauszniki. W ogóle tak dawno ich nie nosiłam i nawet nie wiem, jak ja będę w nich wyglądać. A szczerze to trochę się... O mój Boże, ja myślałam, że to są takie zwykłe nauszniki, a one chyba są z taką tutaj opaską. Ja tego nie ogarnęłam, ja naprawdę nie ogarniam życia. Pominijmy to. Ja myślałam, że to jest tylko taki uchwyt do trzymania, a okazało się, że to jest chyba taka opaska i to będzie tak fajnie wyglądać, więc czas to przetestować. Nie znam tej firmy, ale wydaje mi się, że te uszka są tak dość porządnie wykonane i są takie mega mięciutkie. Naprawdę... Czuję się jakbym, naprawdę, czuję się jak powrót do młodszych lat, jak chodziłam do przedszkola i nosiłam takie nauszniki. Także ogólnie muszę z nimi coś zrobić śmiesznego, słodkiego i mam nadzieję, że w jakiejś takiej śmiesznej zimowej stylizacji się pojawią. No i czas na kalendarz adwentowy dla widzów. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie coś fajnego. Pierwsza osoba wygra zestaw pianka do twarzy Nakomi, body mousse kokos banan i kula do kąpieli miód. Druga osoba wygra zestaw od Kosmetykomania, świeczka Yankee Candle plus gąbeczka Boho Beauty i pędzel. Także oto zestawy dla was. Pierwsza rzecz to świeczka Yankee Candle Winter Wonder. Już sobie powąchałam i naprawdę jest przepiękna, taka zimowa. Bardzo mi się podoba. To jest taka mała, ale ona naprawdę na długo starcza. Tutaj jeszcze takie pędzelki i gąbeczka z Boho Beauty do makijażu, a tutaj drugi zestaw, kula do kąpieli, taki body mousse, kokos banan. Pewnie też przepięknie pachnie. Znakomi, no i pianka do mycia twarzy. Także teraz czas wylosować osobę, która dostanie coś ode mnie. Tutaj niech będzie pierwsza. I druga. Niech będzie tu. Ten oto zestaw wygrywa Wiktoria S. z województwa pomorskiego. A tutaj ten drugi, już wam mówię. Wygrywa Dominika H. z Niebylec. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam, także gratulacje dziewczyny, lecą do was takie oto upominki. Zobaczcie, jaki jeszcze super upominek dostałam od Julki. Jest to zestaw startowy z High Hybrid, czyli lakiery hybrydowe, lampa, jakieś takie rzeczy, które są nam potrzebne. Tak jak widzicie, od jakiegoś czasu robię sobie hybrydy. Nie zawsze, na przykład teraz już na paznokciach nic nie mam, ale planuję zrobić, więc taki zestaw na pewno będzie super. Jak dotąd używałam tylko rzeczy Julki, teraz będę miała swoje. Tutaj akurat jest dołączony jeszcze lakier czerwony, ale ja będę oczywiście sobie wymieniać, bo Julka, oj, ma ich dość sporo, także mega się cieszę, no i oczywiście dziękuję, Julka. Właśnie przed sekundą ogarnęłam, minęło już trochę czasu, że dzisiaj otworzyłam czwórkę zamiast trójki. Po prostu pojutrze otworzę trójkę zamiast czwórki, żeby nie było, bo już dzisiaj nie będę wymieniać, bo wiem, jaka kula jest w środku, także przypał. Dopiero co przyjechałam do domu, ale chwilkę odpoczęłam tylko i muszę jechać na wolontariat. Mimo tego, że wiecie, to jest od 19, jestem już taka zmęczona, to naprawdę te spotkania dają mi wiele radości i mogę spotkać sporo, no, takich fajnych ludzi. A dodatkowo dzieciaki, które znajdują się właśnie w domu dziecka, są to dziewczynki, które mnie oglądają i to jest takie kochane, ponieważ spotkałam je i w ogóle się nie spodziewałam, że ktoś mnie rozpozna, a okazało się, że mnie znają, więc to było bardzo kochane. Więc mogę sobie z nimi spędzić czas. Dzisiaj też, wiecie, mikołajki, więc mam nadzieję, że będzie tak świątecznie. Dzisiaj jest piątek, weekendu początek. Zawsze się mega cieszę, ponieważ wiecie, mogę sobie tego vlogmasa montować do późnych godzin, nie muszę się do niczego uczyć, no bo wiecie, jutro sobota, mogę sobie wstać niby trochę później, ale nie chcę wstawać później, no bo wiecie, vlogmasy, jakbym wstała o godzinie 11 czy 12, to miałabym tak naprawdę rozbity dzień i tyle by z tego było.
Więc mogę sobie po prostu siedzieć do późnych godzin, montować dla Was. Wiem, że to też nie jest za bardzo zdrowe dla mojego organizmu. Jutro też mam w planach pojechać właśnie do galerii. Chciałabym kupić właśnie kilka dekoracji jeszcze świątecznych, chociaż bardzo się cieszę, że dostałam na Mikołajki właśnie taką słodką wróżkę. Ona jest mega urocza, bardzo mi się podoba. Uwielbiam takie dodatki do pokoju, one są takie małe, urocze, ale jednak dodają uroku. Także widzimy się już potem. Do zobaczenia, kochani! Witajcie już po wolontariacie, przyznam Wam się szczerze, że jestem mega zmęczona, ale ja już będę się z Wami żegnać, mam nadzieję, do zobaczenia jutro. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, dziękuję za poświęcony online czas, buziaki, pa pa!